W ostatnim czasie dostajemy sporo od Was wiadomości na temat tego, czy nie jesteśmy zmęczeni podróżą i czy nie mamy dość. Powiem Wam szczerze, że tak, że mamy dość. Malezja to jest ten punkt, kiedy mamy ogromny kryzys podróżniczy, do tego stopnia, że czasem nie mamy nawet ochoty podnieść kamery, żeby coś nagrać, bo wydaje nam się to płytkie, nudne i nieciekawe i po co to w ogóle pokazywać. Ale w międzyczasie nagraliśmy trochę takich materiałów, z którymi chciałbym się z Wami podzielić i zobaczyć, co z tego wyjdzie, jaki vlog. No, to przenieśmy się do Kuala Selangor. Jakby miał pistolet maszynowy na bąbelki. Ta miejscowość jest na tyle mała, że wystarczy się przejść właśnie tą główną ulicą i spotykać tutaj każdego. Przed chwilą spotkaliśmy znajomych Audrey. Jedni prowadzą najbardziej znaną restaurację tutaj serwującą właśnie kurczaka z ryżem. No i on zaraz nas zaprosił, czy byśmy chcieli posmakować duriana, więc poszliśmy posmakować duriana. Spróbujemy duriana. Zaraz coś o nim opowiem. O, wow. To jest dziwny smak. It's okay. It's okay. Durian w bardzo wielu krajach jest nielegalny w środkach transportu, a w hotelach, ze względu na swój bardzo intensywny zapach. Samego duriana, który jest pokryty kolcami, zjada się tylko otoczkę pestek i muszę Wam przyznać, że nigdy w życiu takiego smaku nie czułem. Jest to jakby taka podgniła papka, ale jednocześnie słodka? Nie jest to straszne, warto to spróbować, mimo wszystko jest to ciekawe doświadczenie. Widzicie, tutaj są kolce, które chronią. Kosztowanie duriana może się wydać troszeczkę drogie, ponieważ to nasze maleństwo kosztowało 7 zł. Biorąc pod uwagę, że tylko objadacie tak 4-6 pestek na cały owoc, to mało. Jednak zdecydowanie polecam, trzeba spróbować duriana, będąc w Azji. Ale nie jest ohydne. Wydaje mi się, że śmierdzące tofu było zdecydowanie gorsze w smaku. No niesamowite jest to, jak ci ludzie są tutaj bardzo ze sobą zżyci, każdy każdego zna i wydaje się, że to jest taka jedna wielka rodzina. Ciekawostką jest również to, że tutaj każda starsza osoba to jest wujek lub ciocia. Z szacunku mówi się do nich właśnie wujku czy ciociu, nie pani czy panie. Nie zna się też nawet imion, na przykład Audrey nie wiedziała, jak nazywa się nasz kowal, którego odwiedziliśmy. A przecież jak do niego poszliśmy po raz pierwszy, to ona po prostu z nim rozmawiała. Jak potem jej się pytaliśmy, jak on się nazywa, żebyśmy mogli go podpisać w filmiku promocyjnym, to ona mówi, że nie wie. Po prostu mówią na niego wujku, a na wszystkie ciocie, starsze panie, ciociu. A to też jest takie proste w miarę, nie? Bo im mówicie coś takiego miłego, ciepłego, ciociu, wujku, a przynajmniej nie zdradzacie, że nie pamiętacie, jak mają na imię. Za pierwszy raz będzie mi żal tak naprawdę opuszczać nasz workaway, bo kurczę, niby to był tylko tydzień, niecały zresztą tydzień, a... O! To była Audrey. A zżyliśmy się z Audrey naprawdę bardzo. W ogóle okazuje się, że dzielimy urodziny. Mamy obydwie urodziny 29 lipca. Okej, trzeba się iść pakować. Wyruszamy teraz spotkać się z Jenny. Jenny jest osobą, którą hostowaliśmy 1,5 roku temu, kiedy mieszkaliśmy w Anglii i dopiero zaczynaliśmy nasze pierwsze kroki na couchsurfingu. Dziś, po 1,5 właśnie roku, udało się. Wyruszamy się z nią spotkać. Trochę to abstrakcyjne, ponieważ mówiliśmy, że o, pewnie się nie uda, nie uda. Może, a jednak udało się. Pakujemy się. Pomachaj ręką. Georgetown. Miasto na malezyjskiej wyspie Penang, które skradło nasze serca. Niby drugie co do wielkości, a sprawia wrażenie całkiem spokojnego. W
wąskim i pełnym chińskich turystów uliczkom klimatu dodają wyjątkowe, bo trójwymiarowe murale. Podobno pierwsze powstały na zlecenie miasta w 2008 roku i okazały się strzałem w dziesiątkę. Dziś turyści spacerują z mapką, odhaczając wszystkie najbardziej znane dzieła, przedstawiające życie codzienne mieszkańców wyspy. Głodni instagramowych perełek muszą odstać swoje w kolejce, ale mimo tłumów warto. Warto też się rozejrzeć i wejść w niepozornie wyglądające miejsca. My tak znaleźliśmy Art Lane, a tam kolejna dawka barwnych inspiracji. Uwielbiamy znajdować takie miejsca, gdzie jest pełno street artu. Tutaj jesteśmy w Penang, w jakimś takim korytarzu, nie wiem, przez kilka kamienic prowadzącym i na każdej ścianie jest coś innego. Wydaje mi się, że chyba każdy może tutaj przyjść i dołożyć swoją artystyczną cegiełkę. I naprawdę jest mega kolorowo, niektóre grafiki mają jakieś przesłanie, niektóre są zrobione na pamiątkę czy ku pamięci kogoś, a niektóre po prostu są ładne albo zabawne. Ale przez całą tą podróż właśnie w Azji byliśmy w kilku takich miejscach. Wiadomo, istnieją one również w Europie. Bristol generalnie mega słynie z street artu, z pomalowanych ścian. Więc jakby nas to nie dziwi, natomiast naprawdę bardzo fajnie jest takie miejsce znajdować. Tutaj na przykład wiszą twarze zrobione z drutów. Doczytałam właśnie o znaczeniu tych twarzy i jest to całkiem fajne przesłanie. Jest ich tutaj całe mnóstwo i organizatorzy twierdzą, że generalnie nie zauważają ich odwiedzający, dopóki w nie praktycznie nie wejdą, bo te twarze się komponują całkowicie z tłem. I faktycznie jest tak, jakby zauważacie je już na ostatnią sekundę, w momencie, kiedy docieracie do nich. Ale jakie jest przesłanie? Reprezentują one wszystkich ludzi, których dotknęła depresja. A depresja, jak pewnie wiecie, może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, od rasy. Więc każda z tych twarzy jest jakby inna i przedstawia właśnie zupełnie inną osobę z różnych środowisk. A dlaczego oni się tym zajęli? Bo myślę, że w Europie jest podobnie. Tutaj nadal świadomość tego problemu jest nadal niska wśród ludzi. Jakby nie zdajemy sobie sprawy z problemu, jakim jest depresja, która naprawdę może dotknąć każdego. I według badań dotknie co czwartą osobę przynajmniej raz w jej życiu. I często musimy sobie z tą depresją radzić sami, bo raz, że jakby pewnie nawet nie wiemy, że ją mamy, po prostu jest nam źle i też często nie mamy z kim o tym porozmawiać. Więc oni tutaj próbują właśnie tą wiadomość, to przesłanie przekazać poprzez te twarze, że jakby, żebyśmy byli bardziej otwarci i zauważali ten problem. I chyba o to tutaj chodzi, żeby siać tą świadomość, żeby powiększać, zwiększać tą świadomość, żeby ludzie chętniej sięgali po pomoc. Żeby ci, którzy na tą depresję nie cierpią, zauważali tych ludzi trochę wcześniej, nim jest za późno i potrafili jakby powiedzieć: hej, jestem tutaj, jeżeli potrzebujesz porozmawiać, to pogadajmy po prostu, bo często sama rozmowa już jest świetną pomocą dla takiej osoby, której wydaje się, że jest samotna. Penang jest dla nas wyjątkowy jeszcze z jednego powodu. Mieszka tutaj Jenny, którą gościliśmy ponad rok temu u siebie, a teraz my mieliśmy okazję ją odwiedzić i poznać lokalne życie od kuchni. Dosłownie od kuchni, bo zabrała nas w kilka niesamowicie smakowitych miejsc. W kuchni hinduskiej obowiązują pewne maniery. Je się prawą ręką, nie lewą. Lewa jest od podcierania sobie tyłka. A jak już skończycie, liście bananosa zawijamy do siebie, jeżeli chcecie poinformować szefa kuchni, że było dobre i wracacie, lub od siebie, tak jak zrobiła to Natalia, co znaczy, że nie macie zamiaru wracać już do tej restauracji. Ale i tak najmniejszym wspomnieniem będzie gra, którą Jenny dla nas uszyła. Takie wyjątkowe pamiątki są po prostu bezcenne. Jestem wychowankiem Animal Planet i Discovery Channel. Dużo częściej oglądałem to niż tak naprawdę bajki. Potrafiłem spędzić nad tymi kanałami kilkanaście godzin dziennie, oglądając świat zwierząt. Przede wszystkim uwielbiałem wszystkie programy dokumentalne na temat
owadów. I może właśnie dlatego tyle małych ziomków pojawia się w naszych filmach. Są niczym takie fantastyczne, wspaniałe zwierzęta, takie mistyczne, kolorowe, trochę takie przerażające potwory. I muszę wam powiedzieć, że jak tylko usłyszałem o tym, że niedaleko Georgetown, jakieś 3 godziny jazdy, znajduje się Entopia, to po prostu zapragnąłem tam bardzo, bardzo pojechać. I Natalia też podzielała właśnie tą ochotę. Tak trochę się obawiałem, że to będzie trochę podobne do tych europejskich, komercyjnych pawilonów z kilkoma akwariami, gdzie tak naprawdę nic ciekawego nie ma poza pajączkiem czy tam żuczkiem zamkniętym w szkle. A Entopia podobno miała być czymś innym. Czyż nie są one piękne niczym stworzenia z najlepszych baśni? Świat, w którym wciąż przebiega cykl życia i śmierci. W powietrzu z gracją latają motyle, a na ziemi mrówki wciskają już jakiegoś delikwenta do kosnicy w szczelinie skalnej, aby potem go skonsumować. Cała Entopia jest też kopalnią wiedzy. Na przykład dowiedzieliśmy się, że tylko 2% larw dożyje czasu przeobrażenia się z kokonu w dorosłego motyla, a i tak nacieszą się tylko krótkim życiem w powietrzu. Kompleks Entopia spełnił nasze wygórowane oczekiwania. Budynek kryjący inny świat, który w pewnym stopniu był interaktywny. Jest tutaj taki pawilon, gdzie z arachnofobią nie odważyłby się nikt wejść. Pawilon, w którym przeszły mnie ciarki, kiedy spojrzałem w górę, a pająk wielkości mojej dłoni wisiał kilka centymetrów nad moją głową. Patrzyłem w jego liczne oczy i wyczytałem, co myśli. Na tego grubego tu pójdzie dużo sieci i jeszcze nabawię się wysokiego cholesterolu. Nie warto. Gdy jesteś w Azji, dociera do ciebie świadomość, że niektóre tutejsze ziomki są śmiertelnie jadowite, ale jest w nich coś, co przykuwa oko i chcesz podziwiać te niesamowite stworzenia. Entopia to także życie nocne. Gigantyczne mrówki, stonogi i karaluchy leśne, które można było potrzymać w dłoni. Małe ziomki już na dobre staną się nieodłącznym elementem naszych vlogów. Kuala Lumpur. Miejsce, które wszyscy nam polecali i prawdę mówiąc, to kolejna stolica, których już mamy po dziurki w nosie, bo nie jesteśmy fanami miasta. Jak wiecie, Kuala Lumpur miał jednak dialog w ciemności, który tak bardzo nam się podobał i wywarł na nas ogromne wrażenie. No ale poza tym każdy w sumie mówił, musicie tam być, stanąć pod wieżami Petronus i w ogóle wspaniałe, cudowne miasto. No nie, niekoniecznie, ale udaliśmy się tam, ponieważ Natalia chciała spełnić swoje marzenie związane z Infinity Pool. I skoro jesteśmy już przy Infinity Pool, to chyba ona najlepiej opisze swoje odczucia co do tego. Mieliście kiedyś tak, że bardzo, ale to bardzo czegoś chcieliście, a potem, kiedy już to osiągnęliście, to zamiast euforii było takie zwykłe okej? Dla mnie tak było z instagramowym Infinity Pool, które po przetłumaczeniu na nasze basen bez krawędzi od razu traci swój magiczny urok. Wjechaliśmy na 30 któreś tam piętro, wyszliśmy z windy i za przeproszeniem pierdolnięcia nie było. Ale że co, to już? I pytanie teraz dlaczego? Pewnie powodów jest kilka. Jeden to to, że zbyt wiele rzeczy z naszej listy marzeń odhaczyliśmy w zbyt krótkim czasie. Jeśli macie coś ulubionego, po co sięgacie od święta, a nagle macie tego pod dostatkiem na wyciągnięcie ręki, to po chwili okazuje się, że spowszedniało. Tak chyba jest z naszą radością w podróży.
po tych ponad już 10 miesiącach. Ale jest to niewątpliwie świetna wiadomość dla tych, którzy chcieliby ruszyć na rok, a nie mogą. Lepiej wyjechać na 3 czy 6 miesięcy i wrócić z niedosytem, niż wyjechać na rok i część podróży przeżyć zadaniowo, odhaczając kolejne atrakcje. Kiedy wpiszecie w wyszukiwarkę Google, co zobaczyć w Malezji, wyskoczy wam Melaka. Kiedy zapytacie się innych podróżników, którzy odwiedzili Malezję, oni też wam powiedzą, że trzeba odwiedzić Melakę. A kiedy spytacie nas, my wam powiemy, że to było jedno z najnudniejszych i najbardziej okropnych miejsc, jakie odwiedziliśmy. Nie było brudne, nie było brzydkie. Było po prostu cholernie nudne. Melaka ma klimat takiego małego miasteczka, bogatego w historię. W końcu to jest ponad 500 lat historii. Perła w koronie turystyki Malezji. Mimo wszystko nie wywarło na nas żadnego wrażenia. Dlaczego? Prawdopodobnie przez zmęczenie, ponieważ już mieliśmy dość oglądania kolejnych miasteczek, które widzieliśmy już wszędzie. To tylko pokazuje, jak nie warto czasem się sugerować czyjąś opinią wpisem na blogu, bo na przykład my mamy kryzys i moglibyśmy wypowiadać się tylko w samych negatywach o Melace. Możliwe jest, że jest super, że ludziom się podoba i no jest, skądś musi być ten komplement, który jest wypowiadany na temat tego miasteczka. Dla nas nie, jest po prostu słabe. Ale zainteresowało nas dwoma rzeczami. Na pewno nie zainteresowała nas wspomniana historia miasta, które było przekazywane między Holendrami, Portugalczykami, Brytyjczykami, aż do czasu niepodległej Malezji. Naszą uwagę najpierw przykuły riksze z głośną, monotonną muzyką, przyozdobione w postacie Disneya jak stragany na markecie. Prowadzone przez panów w różnym wieku, pomykały z turystami, którzy uważali to za świetną, romantyczną przejażdżkę. Druga rzecz to oczywiście nocny market. Najlepsze na świecie, zaraz po polskim. Jedzenie. Mieliśmy ogromne szczęście przyjechać do Malaka w niedzielę wieczorem, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień marketów nocnych. Jest ich 3 w mieście, my wybraliśmy do tego się najbliższego i na stół wjeżdża Putupiri, czyli tradycyjne, nie wiemy czyjej tradycji, ponieważ Malaka jest wielokulturowa. Takie danie deserowe. Putupiri jest zrobione z takiej kaszki ryżu przygotowywanej na parze, wypełnionym karmelem i do tego posypane wiórkami kokosowymi, ale one są bardzo słone. I wszystko jest podane na liściu bananowca. Bardzo dobre. Mi to smakuje, bo to ma dużo cukru. To mi to wchodzi świetnie. Natalia ma mieszane uczucia. Na wszystkie kraje, jakie odwiedziliśmy w tej podróży oraz przed nią, Malezja jest numerem 1 na naszej liście kulinarnej. Tak bogata, wszechstronna, czterokulturowa kuchnia, wsparta wieloma świeżymi owocami i warzywami, jest absolutnym liderem na skalę światową dla nas. Póki co. I koniec tego vloga bubla składaka, a co do samego zmęczenia, myślę, że gdyby nie ono, to możliwe, że nawet byśmy nie potrafili docenić tego, jakim wyzwaniem dla nas była ta wyprawa. Więc jest to nieodłączny element, który niekoniecznie musi być negatywny. I tą myślą zakończam ten materiał, zostawiam was do następnego czwartku 17:30, a za tydzień jeszcze powiem wam, jak możecie wspólnie z nami złożyć vloga podsumowującego tą podróż.